Tak, szukamy drogi do Bovington ogólnie na mapsach. To jest Ever Marcel. I takim dziwnym trafem nie zauważyliśmy tego wielkiego znaku. Tak. Właśnie do Bovington chyba, na muzeum. Chyba to w lewo trzeba iść. To chyba jakiś komet smokowy. To się nazywa perfekcja. Mandatu nie dostanie. Zmieścił się, zmieścił. Nawet klin pod koła podłożył, pod gąsienicą. For your own safety, please do not climb on this bed. Żeby się nie wspinać. No. Nie wchodzić na niego. Jakie kurwa działa? Nemecka. A to jest transportowiec zwykły, najzwyklejszy. Widać w ogóle, jak ta płyta jest tak wyformowana. Zobacz, Amerykanie nie tak, Niemcy nie, że spawali coś, to jest odlew. Cały człowiek jest odlany. No to nie masz spawów, masz odlewy. Nie masz żadnych tu spawów, że to jest... No właśnie, no bo... Cruzier. Proste płyty, ciach. Cruzier raczej. Ale tak jest twardy. A tu już czucie to nie jest... Tu możesz się przejrzeć. Lampy. Czuć, że to nie jest tak grubo się, nie? To jest chałupica. A tu już trochę kątów nie ma, nie? Co? No, sprężenie dla Jimmy'ego. Co? To już czuć, że to nie jest takie grube. Widać po tym. No, to jest taka grubość. No. Skrzyneczki jakieś. Lokus? Chyba tak. Chyba lokus. Z tyłu koła jak od rowera. Lokus. Lokus, lokus. Pamiętam jak zrobiłem na lokusie 600 damage'a na szóstka. Tak. Jak grałem z Lechem i Matim w Plutonie, bo toster był na apku. Się załogę, trzech załogantów. Zobaczcie go. Patrz, tu z samolotu ten. A Locust, jak tam pancerz? Jest armor na pewno, nie? 7-3 tony, 63 na godzinę. Szybki. Ej. USB, złotniki. Nie, M10. M10 to może być... To jest... To będzie coś na styl tego, co był teraz z premium. 7 mm. Tak, no, tylko że on był francuski, a ten jest amerykański, no. Ale tu widzisz parę. Słychać już blaszkę. Ma. Tak, Weź go nagraj tak. No wsadziłem łapę już tam.
jakieś te są półki, radiostacje, zbyt dużo miejsca tam nie ma, ci powiem. No to jest bardziej transporter, nie? Może się podsadzimy. A nie, no. A to z ram, bez wieży. Podsadzimy się. No, nie. Jak to jest ram 2 bez wieży? Tak, to jest ram 2 bez wieży. To jest pędzel? Nie, no. To jest kamuflaż. A to z pędzlem malowane. Okay. Są takie grube? A w locie to wszystko przyjmuje. A to jest ale... Hellcat czy Jackson? To jest M10. To jest Jackson. Nie. Nie, to jest M10. A czyli Jackson. Nie wiem czy Jackson był M10. Jackson, M10, Jackson, to jest tak. Tank Destroyer, to jest Jackson. 37 mm pancerza. A to jest takie grube już. To jest Jackson. Zobaczcie, to jest Jackson. Bo też ma te boki takie skośne. To jest jakiś gun. Fajny kamuflażek. To jest takie grube wszystko. Bo już kostki wolne. Ten ma też wieżę otwartą. Ciekawe jak tu wieża by wyglądała. Daj, podniosę. Bo nie dasz rady. Radę. Ciekawe się to fajne. Dam takie ujęcie trochę dłuższe. Ty uwierz, że to jest wszystko tak twarde. To trzeba iść po kolei. Idziemy na drugą stronę tam, nie? Teraz. Czy jedziemy prawą stronę ścieżki? Prawą stronę całą drugą. Trafik. Silnik. Dwa silniki. Jeden na prawą myślnicę, drugi na lewą. Mhm. Taki trafik, ale niby pancerz jest... No, a nie, to jest ten, to jest ta skrzynka. Myślałem, że to jest... 25 mm. Co? 25 mm. No widać po przykroju, że... Cały mechanizm. Te blachy jest takiego widać. Tak, widać, te siedzenia. Ja bym miał problem, żeby się tam zmieścić. No, my no, jesteśmy na wysocy na czołgistów. Tak. Nie, czy Marta nie... No. No, wszyscy byśmy... Ty już byś mógł być na nowa wysoka. Chyba, że pocisk jest do wystrzelenia gotowy. To jest na podwozie kromki. Do odśnienania? Nie, to jest do min. Chyba. Buldorze. Buldorze, no to aha, do okopów, no. On okopy robił. A to jest Sherman na miny. To będzie na miny, nie? Tak, to jest na miny. Sherman z haubicą oczywiście. No i to miny ten detonowało. 70 mm, ten gruby pancerz. O, ja bym sobie taką zapachę kupił. Nie. Czy jest Zaraz przyjdę. Tam jest ten PZ, ten premium, taki unikalny. 3-4, nie, hydrosny. No. Tak jest, pancer 3. Ale to nie jest ten, to tak, to jest tylko tutaj. To na pewno nie było ten karnistrów. Bo tak to wiesz, to strzela się do pociski. Co tam w pancerku widzimy? Wszystko widzimy. Ciekawe jestem ile to cieli, te wszystkie te blachy, żeby otworzyć. To było przepalane. No, ale teraz gdzieś to przepala i się nic nie zgubi. No i tego nie ma. Wału. Coś tu jeszcze z tyłu jest ciekawego? Jaki Sherman ma gruby tył i te boki jakie są potężne. Into the great unknown escape to a world we don't know.